będzie reprezentowany w szefostwach Komisji Rady Miasta Krakowa i tam, gdzie są wolne jeszcze stanowiska wiceprzewodniczących, radni PiS-u zdecydowali się, żeby wiceprzewodniczących. Tam, gdzie będzie stanowisko przewodniczącego, a będzie, bo powołujemy zlikwidowaną Komisję Mieszkalnictwa i PiS chce tam mieć swojego przewodniczącego, a zatem zapowiada się współpraca z klubem PiS. Zapowiada się współpraca z klubem PiS, zapowiada się współpraca z panem prezydentem Majchrowskim, a zatem myślę, że wszystkie te problemy, o których do tej pory państwo tutaj mówiliście dzisiaj, staną się niczym w przeciągu kilku tygodni i będzie super. Mam pytanie do pani radnej. To w Radzie Miasta, nie w dzielnicy. Czy członkowie Rady Sprawiedliwości nie chcieli zasiadać jako wiceprzewodniczący? Czy nie chcieli? Oni nie chcieli do tej pory. Nie chcieli do tej pory, ponieważ oni chcieli na początku samej kadencji z nami się dogadywać, że w ten sposób, że oni sobie, znaczy, żeby to było parytetowo, ileś mają przewodniczących, ileś wiceprzewodniczących. Przy czym oni tych przewodniczących chcieli tych konkretnych komisji, których byśmy im niekoniecznie chcieli dać. No i to się tak wtedy zakreszczyło, oni powiedzieli jak nie to nie i nie przyjęli żadnych wtedy stanowisk. W tej chwili po niecałych dwóch latach chcą przewodzić i wiceprzewodzić komisji. Badam, tylko wyrażasz zadowolenie z tego podpadu. Tak, to dobrze buduje, więc ja uważam, że Chciałabym zapytać, ponieważ wiadomo, o edukację, pani pomyśle dotyczącą likwidacji szkół, a właściwie wtedy, kiedy będą testować rodzice, a druga sprawa wygląda to na stołówek, ponieważ jak obserwowaliśmy swego czasu sytuację w krakowskiej oświacie, to głównie nam zależało na tym, żeby odnaleźć stołówki. Teraz ja nie jest to bardzo tak szybciutko na siedzisku, dobrze? Jak można? Więc jeżeli chodzi o mój projekt reorganizacji sieci szkół w Krakowie, on polega na dwóch zasadniczych kryteriach, nie takich jak do tej pory proponowała misja, pan prezydent dał do poprawcy i ostatnio pani wiceprezydent razem z dyrektorami szkół. W trakcie niby obrad, jakby w trakcie obrad okrągłego stołu z tymi dyrektorami. Wszystkie te projekty, które oni proponują, są projektami rankingowymi szkół według kryteriów tak czy inaczej dobranych. Szkoły zmieniają swoje pozycje według dobranych wag odpowiednio. Szkoły są szeregowane w kolejności podstawowych od 1 do 98, bo tyle mamy samorządowych gimnazjów 40. Gimnazjum jest 54 na tej liście, no i szkoły ponadgimnazjalne. Żaden z tych rankingów nie jest obiektywny, żaden z tych nie da się moim zdaniem dobrać tak kryteriów, żeby to były kryteria na tyle obiektywne, że uszeregują nam szkoły w ten sposób, że mówimy ostatnich 10 likwidujemy, bo nie są potrzebne. Mamy za dużo 20, to likwidujemy 10. Bo po prostu nie da się tak. A ponadto przy okrągłym stole jeszcze na dodatek po raz trzeci padło, że ten ranking, który jest, ma tylko być pomocny panu prezydentowi do wskazywania szkół, które są w likwidacji. Przypomnę państwu, że wszystkie propozycje, które były od grudnia zeszłego roku przez styczeń, luty, były bez związku z jakimikolwiek kryteriami. Głównie opierały się na tym, że szkoła jest droga, dzisiaj się okazało, że ona jednak nie jest taka droga, ale dalej zostawała do likwidacji itd. itd. Nie było jasnych, rzetelnych, jednakowych kryteriów dla wszystkich szkół w Krakowie. Tak bym to skomentowała. I teraz mój projekt polega na tym, że aby przyjąć dwa podstawowe kryteria lokalizacji i popularności. Lokalizacja dotyczy tylko szkoły podstawowej i szkoły gimnazjalnej, ponieważ tutaj jest wymóg ustawowy, że jeżeli dziecko ma dalej drogą rzeczywistą do szkoły, a nie linii prostej więcej niż 3 km, gimnazjalista więcej niż 4, to wtedy miasto, czyli gmina albo powiat wraca pieniądze za dowód dziecka do szkoły. To nam tylko grozi. Moglibyśmy mieć jeden obwód szkoły podstawowej w Krakowie, z tym, że w zależności od tego, gdzie byśmy
mieszkałyby powyżej 3 km, gmina wracałaby za dojazd do szkoły. Takie są tylko konsekwencje posiadania obwodu szkolnego, no bo na to dyrektor obwodowej szkoły pilnuje, czy jest spełniony obowiązek wchodzenia dziecka do szkoły. Czy dziecko chodzi do szkoły, ma chodzić do obwodowej, nie musi, bo nie ma rejonizacji takiej, jak była kiedyś, że do tej najbliższej rejonowej dziecko miało chodzić. Tylko dyrektor szkoły obwodowej pilnuje tego obowiązku, żeby dziecko chodziło do szkoły, a jak się uczy w domu, bo to już jest też możliwe, to dyrektor musi mieć odpowiednie dokumenty na to, że dziecko uczy się w domu. I teraz na czym polega to kryterium lokalizacji? Okazuje się, co pewnie może mniej w Państwa dzielnicy jest, ale są takie dzielnice w Krakowie, że z okna czy z balkonu mieszkania widać dwie szkoły. Jedną, tu drugą, tu podstawową, a trzecia jest jeszcze za rogiem. Tak gęsto mamy szkoły podstawowe, bo kiedyś tyle dzieci mieliśmy w szkołach, że tych szkół dużo budowaliśmy. I nie ma takiej potrzeby, żeby dziecko miało 50 metrów do szkoły. Ważne jest, aby było spełnione to kryterium. I teraz, żeby teraz szkoły, które istnieją, na 98 szkół samorządowych w Krakowie wystarczy nam, no nie mam tych materiałów tutaj, bo to jest ta prezentacja taka wyglądała, wystarczyłoby nam około 60, która 70. A zatem trzeba teraz te szkoły, według mnie mówiąc obrazowo, pogrupować w takie scalone obwody, żeby w danym obwodzie było spełnione kryterium lokalności. I w tym kryterium lokalności, czyli nie dalej niż 3 albo nie dalej 4 na gimnazjum, znajdą się na przykład 3 szkoły, 2 albo 4. A okazuje się, że kryterium lokalności wystarczy jedna. I teraz jeżeli ona pomieści te dzieci wszystkie, a są w tym samym obwodzie scalone, szkoły, które nie są popularne. Co to znaczy nie są popularne? Według projektu, o którym mówię, niepopularna szkoła to jest taka, że chce chodzić mniej niż 50% dzieci, niż jest miejsc w szkole. To jest szkoła niepopularna. I na tym polega teraz decydowanie rodziców o tym, które szkoły mają być w Krakowie. Tam, gdzie rodzice nie chcą posyłać dzieci, jeżeli są dwie szkoły obok siebie, bo mamy nawet takie sytuacje, że są szkoły graniczące ogrodzeniem wspólnym, i do jedna szkoła pęka w szpach, a druga jest, ma parę klas, no bo tam z jakiegoś powodu. Nie są rodzice posyłać. I nikt mnie nie przekona, że z tej drugiej, do której rodzice nie chcą posyłać dzieci. Są lepsi nauczyciele, lepiej przygotowani, lepiej szkoła wyposażona, ma orlika, ma dwie sale gimnastyczne i tak dalej, i tak dalej. Ale rodzice tam nie chcą posyłać. No to trudno, na siłę się tego nie da zrobić. W związku z tym taką popularną szkołę należy wygasić. Wygasić szkołę w cyklu 3-letnim, każdą można, zamiar wygaszenia uchwalić teraz, wygasić od 1 września 2013 roku, czyli od teraz za 4 lata byłyby pierwsze efekty wygaszania szkół. Może się okazać też tak, że jakąś szkołę da się zlikwidować od razu, ale według mnie warunek taki brzegowy jest jeden, że rodzice musieliby się zgodzić na to, aby te dzieci chodziły gdzieś do innej szkoły. Nic wbrew rodzicom. Jeżeli ktoś będzie bronił takiej szkoły, która jest zapełniona no, w wielkości 1/4 swoich możliwości, no to trudno, powiemy rodzicom bardzo nam przykro, proszę Państwa, ale tylko Państwo więcej rodziców nie chce posyłać. Czyli za 3 lata proszę myśleć, gdzie dziecko poślecie później do szkoły. Na tym polega kryterium popularności. Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, można od razu te, które nie są popularne, bo mamy takie szkoły, do których dzieci nie chcą się zapisywać, bo rekrutacja elektroniczna w tej chwili polega na tym, że gimnazjalista w trzeciej klasie wybiera sobie 3 szkoły na pierwszym priorytecie, drugim i trzecim, który musi wybrać jedną tą taką obwodową. I teraz są takie szkoły, które na pierwszym priorytecie na przykład zgadza się 4 uczniów, w czemu uczniów. Później okazuje się, że one rekrutują jedną czy dwie klasy, ale te dzieci chodzą tam, bo muszą, a nie dlatego, że chcą chodzić. I w moim mniemaniu i w mniemaniu tego projektu taka szkoła nie jest szkołą popularną. Dzieci mają chodzić do tych szkół, do których chcą chodzić i które są dobre. To tak najkrócej, mogę mówić do rana, ale... Ja mam takie dwa pytania. Jedno dotyczące tych szkół. To było nasz akcjonatnik szkół peryferyjnych. Plusy, minusy tego pod kątem reorganizacji oświaty w Krakowie.
czy ten szkoła grozi zamknięcie, czy nie. A druga sprawa to, czy coś wiadomo na temat domu kultury. Młodzieżowy, rozumiem. Nie. Dom kultury podwórze. Na przykład mający filię. Na temat domów kultury, z tego co wiem, to tylko doszły mnie zupy, że mają mniej pieniędzy niż miały mieć. Że zostały pieniądze za nich ustawione. Młodzieżowe, to z młodzieżowymi domami kultury na razie się nic nie dzieje, ale jaskółki wszystkie mówią, że jakieś projekty będą. A jeżeli chodzi o szkoły peryferyjne, to te szkoły będą traktowane, wie pan, bo to jest tak, tutaj zadziała kryterium lokalności. No jest szkoła potrzebna w odległości 3 km od miejsca zamieszkania. I to, że taka szkoła ma mało dzieci, to nie jest wina tych dzieci, że tam ich mało mieszka, tylko po prostu taka sytuacja jest. I teraz miasto musi się zastanowić, czy te dzieci wozić do innej szkoły bliżej, na własny koszt, prawda? Czy na koszt rodziców, czy tą szkołę tam zostawić. Najczęściej te szkoły pewnie będą zostawiane, ponieważ one nie są budowane teraz, tylko one są w dużej części w budynkach, że ktoś przeznaczył budynek na tą szkołę. Czyli ten budynek tam jest od iluś lat już jako budynek szkolny, jako budynek taki pełniący takiej rolę ośrodka kultury i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym te szkoły, nawet jak będą małe, to pewnie trzeba będzie je zostawić. Ale takie problemy wszystkie powinna rozstrzygać strategię. Jakie warunki, żeby się nazywać szkołą peryferyjną i co dalej? Bo przy całym szacunku dla wszystkich, ktoś ma świeże powietrze, to ma dalej do szkoły, a ktoś, kto ma blisko szkoły, to żyje w oparach spalni, tak jak ja w centrum. No i jest coś za coś. Trudno, żeby mieć wszystko. I świeże powietrze, i szkołę pod nosem, i jeszcze tanią, i nie wiadomo co. Ale to trzeba rozstrzygać. To jest tak, jak ktoś, tylko osoba, która jest teraz bardzo popularna, sprawa edukacji w Krakowie, w razie czego powtarza bez przerwy, ja sobie jeszcze, żeby z moich podatków. Tylko nikt nie pyta indywidualnego mieszkańca, co sobie życzy, żeby było z jego podatku. Dlatego są samorządy, dlatego są wybory samorządowe i dlatego radni o tym decydują, co ma być z pana, pani i tej pani podatku. Nie pan indywidualnie, bo nie da się tego zaspokoić, dlatego się też nie da zaspokoić powiedzenia, na co ta pani by chciała, żeby nie szły jej podatki. Prawda? Bo to jest tak, jej podatki nie mają iść. Na młodzież, na dzieci w młodzieżowych domach kultury, bo nie wszystkie chodzą, na dożywianie dzieci, na stołówki, na tam klasy małoliczne i tak dalej, i tak dalej. I z tym się spieramy. Dziękuję bardzo, pani Zalizacz. Ja jednak mimo wszystko wrócę do tych mieszkańców domów kultury, nie młodzieżowych, tylko decydentów, ponieważ jasnym jest i wiadomym, że dostały mniejszą dotację. A, właśnie. Tylko w tej chwili, generalnie sytuacja się robi bardzo niekomfortowa dla generalnie wszystkich, zarówno dla mieszkańców. Ja bym miała taką prośbę, żeby może jednak mimo wszystko zwrócić na to uwagę, ponieważ w Katowicach stała się rzecz taka, że klub kultury, który jest filią Domu Kultury Podgórze, został przeniesiony do szkoły. Na tym, że tak powiem, gmina zyskała, ponieważ do tej pory płaciła za wynajem budynku, a my jako dzielnica nie musimy tam płacić za remont. Czyli rodzice są bardziej zadowoleni ze względu na to, że dzieci od razu nie muszą od razu po szkole korzystają, nie muszą przechodzić przez ulicę, nie wiadomo gdzie chodzić, korzystają, że tak powiem, z zajęć dodatkowych, co jest dla rodziców bardzo, bardzo wygodne i zresztą dla dzieci tak samo. Więc warto byłoby się zastanowić, czy zamiast, bo doszło na słuchy, że mają być likwidowane kluby w osiedlach peryferyjnych, czyli Tyniec, Kostrze, Skotniki, nawet tutaj prawdopodobnie Tańcza, która jest tutaj naprzeciwko. Więc to dla mieszkańców, dla dzieci, jest naprawdę bardziej, że oni organizują zajęcia nie tylko dla dzieci, ale też dla osób dorosłych. Jest to po prostu kompletnie jakieś zaprzeczenie działalności samorządu. Więc raczej bym się zastanowiła bardziej na tym, żeby nie likwidować, a je poprzenosić. Ale z drugiej strony mniejsza dotacja to są mniejsze środki na pensje dla pracowników.
W tej chwili sytuacja jest taka, już na 100%, że właściwie żadnych oczywiście tam dodatków nie będzie do pensji, czyli premie to można zapomnieć. No tylko jestem bardzo ciekawa, czy te premie będą dotyczyć również dyrektorów tych domów kultury, czy te premie będą dotyczyć wszystkich urzędników, czy to tak tylko na tej kulturze wiecznie się będzie oszczędzać. Pani, to jest dosyć niepokojące, proszę szczerze. Panie, to pytanie jest takie. Czy, bo rozumiem, że mamy dopiero 18, 19 września 2012 roku. I wszystko, co dzieje się w mieście, dzieje się na podstawie budżetu, który został uchwalony 4 stycznia. A zatem to, co pani mówi, że są jakieś rzeczy okrojone, to pytanie teraz kto i na jakiej podstawie to okrada. Tak? No bo to też tego dokładnie nie wiemy, bo jeżeli mówimy o sytuacji, która ma być w 2013 roku i projektowany budżet, to tu już są zupełnie inne dyskusje. A teraz, znaczy, to jest tak, trochę, znaczy, trudno jest tutaj z tymi, właśnie z takimi i MDK-i, i domy kultury, i szkoły, ponieważ rok budżetowy nie pokrywa się z rokiem szkolnym. I teraz tak, to co było przed wakacjami, to się skończyło, są wakacje, dla nas się zaczyna nowy rok szkolny i jakby nowe rzeczy, a budżetowo to jest to samo. I teraz się zdarza tak, że placówki zamiast na podstawie budżetu 2012 mieć ciągłość i dalej pieniądze, to nie, od września do grudnia mają mieć na wydatki rzeczowe tylko 18%. No to jest 1/4, to powinno być 25, a nie 18%. I dyrektorzy też się żalą na takie rzeczy. I tu moim zdaniem jest problem z tymi zadaniami, ponieważ większość z tych zadań, a nie wiem czy nie wszystkie, o których pani mówiła, są zadaniami fakultatywnymi gminy. Ta gmina może prowadzić dom kultury, a nie musi. W związku z tym za podatki jakiegoś mieszkańca niekoniecznie musi to być prowadzone i realizuje się jakąś politykę. Bo sobie ktoś myśli, że nie podoba mu się jego pieniądze na to szkoły. No tak, bo to jest już rodzaj gminy, to ma pani rację, oczywiście, że tak. No tylko pytanie teraz, co, no to jak, jak się sprowadzimy na poziom, że szkoły działają za subwencje, no to nie potrzeba wydziału edukacji, tylko subwencje przekazywać do szkół, no bo żadnych zadań dodatkowych, czyli żadnych pieniędzy, nie ma o czym decydować, no to w ogóle nie jest do niczego potrzebny samorząd. Wystarczy jakiś komputer, który to będzie przeliczał, bo nie trzeba o niczym decydować. No. Ja jestem zaniepokojona tą sytuacją, która jest. Bardzo. I tym, co się dzieje, no głównie teraz, że zostały te stołówki tak lekko oddane parkowerem, no nie ma czegoś gorszego jak niedożywione dziecko. I to wcale nie są niedożywione dzieci na peryferiach, na wsiach czy gdzieś, tylko są niedożywione dzieci w Krakowie. I te dzieci są niedożywione nie dlatego, że są z biednych rodzin, tylko są niedożywione, bo rodzice nie mają czasu ich żywić, proszę Państwa. Jeżeli szkoła jest w stanie spełniać swoją rolę opiekuńczą właśnie w tej formie, że te dzieci mają możliwość obiadu za 4,50 czy 5 zł, a nie za 10, 11, 12 czy 13, no to dlaczego nie możemy tym dzieciom tych obiadów gotować? No, ja się tu zgadzam. Ale nie będziemy się zgadzać. Jeszcze jedno zdanie. Jestem tutaj dotyczący zespołów szkolących szkolnych. Kilka powstało teraz tutaj u nas w dzielnicy. Czy są jakieś plany, pomysły na kolejne? Mówię tutaj Tyniec, Kostrze. Znaczy wie pan, no tam gdzie jest przedszkole, no to co najwyżej dojdzie do formalnego połączenia. A tam gdzie nie ma, to trzeba albo dobudować przedszkole przy szkole, albo szkołę przy przedszkolu. Bartra jest w tej chwili mocno konsultowane, czy powstanie szkoła na Bartra, pan przewodniczący Piątek był, czy nie. Czy w dzisiejszych czasach stać miasto na planowanie 20 milionów wydania na zespół szkół, przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum, bo to tak, tam mają być te i jeszcze biblioteka, z tego co pamiętam, z całą no, taką infrastrukturą sportową, czy jednak nie. Czy jeżeli wybudujemy szkołę na Bartra, czyli na Klinach i
pięknie ją otworzymy, to szkoła na Skośnej i na Judyma stanie się pusta i trzeba ją zamknąć. I to z tamtymi budynkami. No i ponieważ pewnie, gdybyśmy byli bogatym miastem, to może byśmy się nie mieli takich wyborów, tylko byśmy szli do przodu i nie zastanawiali się, co dalej. A problem, proszę Państwa, ze szkołami, dlaczego trzeba je restrukturyzować i sieć? No to nie szkoły, trzeba restrukturyzować tylko ich sieć. Jest tak, że po pierwsze, 40% dzieci ze szkół podstawowych nie wchodzi do szkoły najbliższej, czyli tej tak zwanej rejonowej. 60% gimnazjalistów. Gimnazjaliści pierwsze, co chcą zrobić po ukończeniu szkoły podstawowej, to wyrwać się ze swojego osiedla i od najbliższej szkoły i nie chodzić. I chodzić najchętniej do miasta. To no, po prostu, no tak samo, to jest prawo wieku. A teraz mamy najmniej, według najstronniejszych obliczeń, 30% miejsca w szkołach więcej. Są szkoły, które są przeładowane, ale są takie, które są zupełnie puste. I teraz trzeba to tak zrobić, żeby było dobrze. To nie jest tylko, że mamy dzieci mniej, bo dzieci mamy mniej w przeciągu 8 lat o 17 tysięcy dzieci. Ale poszło nam dużo dzieci, bo na przestrzeni 8 lat 30 tysięcy więcej korzysta ze szkolnictwa niesamorządowego. I tak jak mieliśmy w samorządowych szkołach w roku 2013-2014 148 tysięcy dzieci, to w tej chwili w samorządowych mamy 98. Więc po prostu ta skala, że mniej dzieci, ale to jeszcze tam 10-15%, ale o 30-35% mniej w szkołach samorządowych. I dlatego nasz teraz też to jest wygód. Bo gmina powinna mieć dla każdego dziecka miejsce w szkole samorządowej. Bo jak szkoła zostanie zlikwidowana, to gmina musi dziecko przyjąć. No to jak ma pełną szkołę, to gdzie go przyjmie? No tylko teraz pytanie, czy nas stać na takie szkoły pod parą, że szkoła prywatna się zlikwiduje i my wtedy dzieci musimy przyjąć? Bo trzymać 30 tysięcy miejsc dla dzieci z niesamorządowych szkół, no to chyba trochę rozrzutność była, prawda? Żeby nauczyciel siedział w klasie, pusty dzień i czekał, bo się szkoła prywatna zlikwiduje za rogiem. No to w ogóle nawet to brzmi jak z bajki Orwella taka sytuacja. Ale przepisy tam nie mówiły, że miejsce musi mieć dziecko zapewnione w naszej szkole. No tylko po co? Jak te szkoły już tyle lat mają, bo mają po 20 lat, jest ich coraz więcej i one na tyle zaufanie swoje wzbudzają wśród mieszkańców, że coraz więcej posyła rodziców dzieci do tych szkół. No i trzeba to uszanować, trzeba się cieszyć, że one są. One są jakąś, są ważnym elementem na mapie. No najwięcej chodzi do przedszkoli, do szkół trochę mniej, przedszkoli jest najwięcej. Trzeba to uszanować i cieszyć się z tego. Ale jednocześnie nie można sobie dać, bo tutaj mówię do samorządowców, mówić, że samorządowe nie są potrzebne i że one mają być z kolei szkołami drugiej kategorii. Bo do tego zmierza w tej chwili polityka miasta od 14 października zeszłego roku, że te szkoły mają być szkołami gorszej kategorii. Dziękuję bardzo. Czy coś jeszcze? Tyle pytań do pani radnej, czy koledzy. Macie zgłaszać. Ja zgłaszam, że chciałem powiedzieć. Tak, ogólnie chciałem powiedzieć. Chciałem podziękować tym, co napisali w pierwszej kolejności pani Gaci, która napisała święcie dzielnicy, no bo pan radny Piotr się do nie posłuchał. Po drugie dziękuję. Unii, na którą zawsze można liczyć, by chciał podziękować też jednemu radnemu, ale wyszedł mu. Nie będę się chował. Druga sprawa to jest statem, że wsadzi pismo z kancelarii. I należy przedstawić specyfikację druku ubiera na roczniku. Tym się komisja zajmie 8 października. W związku z tym, jeżeli ktoś z Państwa nie będący członkami komisji miałby propozycję co do ilości stron nakładu i tych podobnych, rzecz to bardzo proszę o maila do końca miesiąca. Tak samo, jeżeli ktoś chciałby napisać do październikowego numeru, też bardzo bym prosił do końca miesiąca o przynajmniej informację, że ktoś coś o czym chciałby napisać. To odnośnie kuriera, odnośnie jeszcze do tego było strefa, prawda? Ja tak z czystej ciekawości chciałem powiedzieć, nie wiem, czy Państwo ktoś to przeczytał dzisiaj, czy nie, ja przeczytałem.
że oprócz tego, że mamy strefę parkowania, mam postawić to strefę strefa buforowa. Tak. Z ma taki pomysł, no i to nas dotyczy, bo to mają być właśnie domy do zamatecznego i kompetencji. Ja chciałam, to wszystkich zapraszałam, ale przypomnieć, że w sobotę mamy finał konkursu graffiti. Bardzo proszę o wsparcie duchowe i chyba pomodlenie się, bo ja ten, żeby była pogoda, to należy to wiedzieć. A bez tego chyba nie wyjdzie, ale może wyjdzie. Także też raz to robimy, jak widać, jest to nowość, także mam nadzieję, że się uda. Zapraszam. I jeszcze tutaj mamy zaproszenia z Centrum Kultury Kraju na wspaniałą pamiałę wernisaż Forum Witrażowy. Naprawdę polecam też zaproszenia. Dziękuję bardzo panu Grażmanu. Ja tak już wiem, że raz dziękować wszystkim za zaangażowanie w konkurs bezpiecznie w domu na ulicy. Tutaj na komisji mam takie podsumowanie tego konkursu i plany na przyszłość. Wyszedł nam jedna taka bardzo ważna rzecz, zasugerowanie problemu bezpieczeństwa w szkołach. Dlatego na 30 listopada tego roku będziemy chcieli tutaj podejmować spotkanie z dyrektorów szkół z dynamiczów mundurowych. Właśnie dotyczące bezpieczeństwa i od razu taka prośba do Państwa, kto ma jakie problemy w swoich okręgach, w swoich szkołach, żeby przedstawić taką listę, może do mnie na ile osób na 5 dni, które znajdziemy na naszą koncepcję, żeby zadać właśnie głównie policji i straży miejskiej pytania dotyczące bezpieczeństwa, przemocy w szkołach i tym podobne rzeczy. Także bardzo bym prosił podejść dość poważnie do tego tematu, gdzie jak tutaj już mówię, zaproszę dyrektorów szkół, a mamy ich 10 12, przepraszam. Wystąpić do dyrektora. Nie, to będziemy zaproszeni, ale my dzisiaj na pani komisji do tego ogarnie, tylko taka prośba do Państwa, żeby oni nie krzyżli i nie żebyśmy sztucznie nic nie naciągali rozmowy, tylko konkretne problemy z danych osiedli, co się dzieje. Czy to w szkole, czy w terenach wokół szkoły, łącznie z takimi zdarzeniami patologicznymi, o których Państwo też na pewno wiecie w swoich rękach, co się dzieje. Dziękuję. Jeszcze raz jedno spotkanie będzie. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu. Proszę. Tak, proszę. Można, tak? 19 września, taka dzisiejsza Rada i Zarząd Dzielnicy 8 Gminy. Pragnę złożyć gorące i serdeczne podziękowania pani radnej Lidze Lipiec za otoczenie opieką oraz zorganizowanie tegorocznego święta dzielnicy 8 Gminy. Pani zaangażowanie oraz doświadczenie sprawiło, iż nasze święto boli razem z dawną i ciekawą, a zgromadzonym mieszkańcom dostarczyło wielu ciekawych, miłych wrażeń. Również chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do udanej organizacji święta dzielnicy. Wszystkie te instytucje i nazwiska są w głowie i w sercu. Nie będę ich w tym momencie wyszczególniał, bo pora już nie temu. Szczególne uznanie należy się panu radnemu Sławomirowi Siekaczowi, który występując podczas święta jako wojownik Aikido nie tylko przybliżył widzom tę ciekawą dyscyplinę sportu, ale przypomniał, że z lepiekami nie opłaca się zadzierać. Kto to chyba powiedział? Dlaczego jest Komisja Kultury? To jest kolejne nadzwyczajne. Chciałbym też się upewnić, bo dla mnie sytuacja jest troszkę niejasna. Termin posiedzenia swojej działkowej jest troszeczkę niezręczny, no bo jest po weekendzie. W niedzielę trudno mi kogokolwiek wzywać, tak? W sobotę tak samo. Piątek jest już zjadł na weekend, czwartek nikt o tym jeszcze nie pamięta. Więc zgłaszam to notorycznie pani Beacie w poniedziałki. Ale pani Beata uważa, że powiedziałem, że jest za późno.
ja uważam, że odpowiedzialny jest nie pierwszym zgłoszenia, który pijął maile czy SMS i tak dalej. Pani Beata miała prawa administracyjne, że tak, pani Beata. Mnie pan nie musi przekonywać, bo dawniej było z dnia na dzień, było dobrze. Dokładnie. No, ale drugi radny, nie wreszcie. Nie pamiętam tego czasu, panie Jami, kiedy się wychodzę, jak to się zrobiło. Ja pamiętam. To panie Jami, stąd teraz wczoraj. Chciałam nie robić się do święta dziewiętnasza. Dwocem bardzo dziękuję. Sam się nie pomoglić. Ale już zrobiłam. Piotr, możecie, jak Państwo sobie przeczytacie w kurierze, w Festynie faktycznie był udany bardzo, dużo dzieci wzięło udział, dzieci wzięło udział przede wszystkim w konkursach. Niestety troszeczkę, ale to już bardzo późno, trochę tam trochę deszcz i no, zrobiło się troszkę mniej ludzi. Natomiast no, święto było bardzo udane, ma się już ku końcowi rozliczenie, także no, myślę, że uznali, że wszystko poszło. Dobrze, czy ktoś, dziękuję serdecznie, ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam. 30. sesja Rady Dzielnicy Uśmiechnej w dniu 19 września 2012 roku. Dziękuję serdecznie.